chciała mi okazja koło nosa. A ty wyrywasz facetów? Nie. A ciebie wyrywają jeszcze? Poza tym, jak jest światło przyćmione. Co chcesz powiedzieć przez jeszcze? Przepraszam, jeszcze raz zadam to pytanie jeszcze. Krzysiu, na pewno cię ciągle faceci podrywają. Jak to robią? Inteligentnie. Mianowicie, w Polsce też? Nie na chama. Oczywiście, że w Polsce. Dlaczego? Polacy są pośledzeni, myślisz? Nie umieją dostrzec zalet kobiety? No, prawda? No. Myślę, że trochę są. No. Są. Że trochę są? No. Jeśli chodzi o inteligentne uwodzenie, myślę, że to nie jest. Ale ja myślę, że nie ma reguł, wiesz? Są faceci inteligentni, są faceci tłumoki, są buraki. Ja to nie wiem, bo ja w ogóle jestem nieciekawa pod tym względem 20 myślisz? Lat. Ten sam mężczyzna to. A to jest w ogóle fenomen, 20 lat. No, jeszcze się lubimy. No cudnie. Naprawdę lubicie się? Tak. I gadacie w ogóle w domu? Bez przerwy. Chociaż ja czasami sobie robimy przerwy, przepraszam. A to jest jakaś patologia, nie? Tak, no ale jeżeli weźmiesz pod uwagę, że moi rodzice są 50 lat razem. Jan ma 50 lat tą samą panią? W przedszkolu się poznali. I Jan powiedział do mojej babki, ze wszystkich dziewcząt w przedszkolu najbardziej odpowiada mi Teresa, ja się z nią ożenię i miał lat 6. I no, zrobił oczywiście. To po 20 paru latach. Cudnie. To jest dziwne. To jest bardzo dziwne. Jan Peszek, błogosławiony między jedną niewiastą.